Co tam dziwolągi? A, cześć wam wszystkim. Witam was. Widzieliście typowanie według pterodaktyla? Warto sobie zobaczyć. To nie są przelewki akurat. No, dzisiaj o foliach. Foliach ze Sztokholmu. Przedmiotach, które mogą wielu z was nie obchodzić, a warto, żeby was obchodziły, bo są ciekawe. Od razu na samym starcie muszę wam powiedzieć, o, już myślicie, że będzie reklama? Dupa, muszę wam powiedzieć o tym, co zrobiłem. Jak pamiętacie, bardzo dawno temu kupiłem tych naklejek za wiele pieniędzy, za 4 zł około. Co? No standardowo, z każdym dniem bliżej homoseksualizmu, bo chuj mi w dupę. Waliło jaja, ja sprzedałem 6-7 dni temu, także XD. Dobra. Do meritum. Meritum jest następujące. Sztokholm miał folię jako ostatnie z eventów i teraz nie ma folii jakoś, tak, nie pojawiają się. I możliwe, że przez to folie staną się spoko inwestycjami na przyszłość, bo wiecie, teraz mamy ogólnie glitter i holo i papiery. No i wiecie, co jak chcą. Ale folie gdzieś tam znikły. I to jest właściwie taki trochę szerszy temat, bo można powiedzieć, że no to w takim razie warto inwestować w folię. Ale zauważcie, że nie wiem, przynajmniej tak jest według mnie, że będą musiały znikać powoli różne, tak jakby. W sensie, mogą ogólnie być, wiecie, po prostu przestać robić folię, to jest możliwe, ale mogą na przykład odejść od glitterów, odejść od holo, co było bardzo dziwne, nie wierzę w to, ale mogłoby tak być. Także ogólnie wydaje mi się, że naprawdę ta rotacja naklejek jest dosyć ważna. Ja jednak mimo wszystko, gdybym miał stawiać, to bym stawiał na to, że nie będzie folii. Wolałbym się ubezpieczyć na to, ale to jest tak samo jak z patchami, nie? Wiecie, jak było z patchami. Z patchami też jest ta sama sytuacja, że z jednej strony, no to każdy się spodziewa, że może ich nie być, więc będą drogie, ale z drugiej strony to nikt w to nie inwestuje, bo nie ma stuprocentowej pewności i za bardzo to zależy od Valve. No taka jest sytuacja ogólnie. Ale moim zdaniem, tak jakby folie ze Sztokholmu, to może być spoko inwestycja długoterminowa, właśnie ze względu na to, jak bardzo teraz po prostu folie są rare, no i że tylko na Sztokholmie tak naprawdę są, a tym bardziej jakość tych folii na Sztokholmie też jest dosyć ważna, bo nawet jeżeli byłyby folie, ale powiedzmy byłoby, wiecie, byłoby samo w sobie tło, no to wtedy na Paryżu oczywiście. W ogóle to jest ciekawe, że jeszcze się Rio nie zaczęło, a już mówimy o Paryżu, ale tak naprawdę to jakie są naklejki, ma największy wpływ na ceny, dlatego tak naprawdę już ja przynajmniej z moimi myślami inwestycyjnymi jestem trochę w Paryżu. Teraz tylko jeszcze dokonać kilka transakcji muszę jeszcze porobić, już będę się na Paryż zbroił, bo w sumie to no Rio gdzieś tam będę sobie je analizował. No nie ma co analizować tak naprawdę Rio, no trzeba patrzeć na rzeczy, które mogą być na razie przyszłościowe, a potem sobie na te krótkoterminowe potencjalnie spojrzeć. Taką mam ideologię, może złą, może dobrą, nie wiem tego, ale mówię wam o tym, że te folie naprawdę mają potencjał, nie wiem, Maus, Entropik, wiadomo. W sumie nie zdziwiłbym się, gdyby Entropik było drogie. Kiedyś nawet jedno z nich miałem, sprzedałem je za 30 zł, co ciekawe. Ale sprzedałem je po to, żeby kupić skrzynię pryzmatów, więc i tak zarobiłem więcej niż jakbym je teraz podtrzymał. Także tyle, spoko. No, także co więcej mogę w sumie powiedzieć? Bywajcie, no i oby wam kupony siadły tam, jak nie wiem, ktoś obstawia czy coś, i to na tyle. Pamiętajcie o GamerPayu, fajna strona. Hejuwa.